to jest może najważniejszy dzień w roku. Przecież misją uczelni, każdej akademickiej uczelni, to jest kształcenie kadry i kształcenie studentów i prowadzenie badań. I teraz ten dzień, w którym koledzy i koleżanki odbierają stopień doktora, doktora habilitowanego, dyplom potwierdzający uzyskanie tego stopnia, on potwierdza ich kompetencje w obu tych dziedzinach. To najważniejsza jest intensywna praca w dziedzinie, którą się lubi, którą się poniekąd kocha. Bez tego nie ma jakby klucza do sukcesu takiego, dzięki któremu można by ten doktorat w miarę szybko zrealizować. Mi się udało go zrobić w ciągu 3 lat. Podkreśliłbym to szersze otoczenie, to znaczy oparcie w zespole naukowym, w aparaturze, którą zgromadzili przez lata inni starsi koledzy, przetarli rozmaite szlaki. Wiele czynników składa się na to, aby osiągnąć ten cel, który dzisiaj tutaj będzie potwierdzony dyplomami. Uczucie dobre, jest to pewna stabilizacja, uspokojenie, pozwala spojrzeć na swój życiorys naukowy z innego punktu widzenia, a przede wszystkim otwiera nowe perspektywy i nowe fronty rozwoju naukowego. Podkreśliłbym też pomoc bliskich, rodziny, rodziców, żony, bo bez tego przy wszystkich tych innych warunkach zewnętrznych, dobrym temacie, finansów na prowadzenie badań, wsparciu promotora, wsparciu koleżanek i kolegów naukowych, to jeżeli nie ma oparcia w rodzinie i nie ma wsparcia wśród najbliższych, to tego się nie da uzyskać.